Cześć wszystkim. Ja nazywam się Katarzyna Czerkiewicz i od paru lat moje serce skradły roboty. Bardzo żałuję, że nie możecie być tutaj dzisiaj, bo ja wdrażam roboty z pasją. Jest to moja pasja, moje hobby. Dlatego zaczęłam to robić i uwielbiam przyjeżdżać na konferencje po to, aby wymienić się z ludźmi, spostrzeżeniami, pozadawać im pytania, jak jest u nich, jak oni wdrażają roboty. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką możliwość znowu porozmawiać w rzeczywistości i wypić razem kawę, ale o kawie będzie jeszcze potem. No i właśnie firma, dla której pracuję, HepaCloid, Lloyd, jesteśmy piątym graczem. Na rynku transportu kontenerów na całym świecie. Miliony kontenerów, które są transportowane, i uwierzcie, naprawdę robimy wszystko, żeby Wasze kontenery jak najszybciej dotarły na miejsce. Obecnie jest to dość trudne, ale staramy się bardzo, a nasze roboty właśnie w tym pomagają. No i tak, mamy główną siedzibę w Hamburgu. Ale główna siedziba ma również połowę serca w Gdańsku i tam właśnie pracuję, w naszym Knowledge Center, w którym naszą wizją było zgromadzenie najnowszych technologii, ekspertów, którzy będą mogli razem współpracować i dostarczać największą wartość naszej organizacji. Znajdziemy tam takie e, strumienie jak Salesforce, Digital Career Customs, Identity and Access Management, Web and Mobile, czyli cały zespół odpowiedzialny za nasze um, online nowe technologie, Supply Chain Integration, czyli EDI, API, e, Data Management Solution, czyli cały Data Lake, Big Data, Core Data Warehouse, e, no i Comparative, Technologies, czyli Artificial Intelligence, Blockchain and Internet of Things. No i w tym jesteśmy też my, czyli nasze RPA, Center of Excellence, i razem działamy po to, aby dostarczyć największą wartość naszej organizacji. No i słuchajcie, jakiś czas temu przeczytałam, że Gertner napisał, że X% automatyzacji, które działają na RPA. Będą czerpały wartość z komplementarnych technologii. No i gdybyśmy byli tutaj wszyscy, poprosiłabym podnieść się ręce, którzy się zgadzają, że tak u Was jest w firmie. No ale nie mogę, może na następnej konferencji. No i co Gertner powiedział, że jest to 80%? A ja powiedziałam: Wow! Myślę, że to nie jest do realizacji w 2022, myślę może za rok, za dwa, ale to oznacza, że. Wiele firm myśli o tym i to jest kierunek, w którym chcą iść. No więc ja pomyślałam, że pójdźmy dalej. W związku z tym e, o czym e, opowiemy, czyli o robotach, które mogą współpracować z low-code platformami, z proces miningiem, to już kolega wcześniej zrobił Wam mały wstęp, e, big data, BPM platform, artificial intelligence, no i API, bez którego się nie obejdzie. No więc zacznijmy po kolei. Nie mam zbyt wiele czasu, żeby zagłębić się dokładnie we wszystko, ale postaram się, żebyście dotknęli tematu i zrozumieli, co możecie zespołu, który ma tą platformę wykorzystać do współpracy z RPA, czyli platformy low-code'owe, czyli wszystko to, co umożliwia ci budowanie oprogramowania, nie bazując w większości na kodzie. Tutaj mówimy głównie o interfejsie wizualnym, którym prostym schematem umożliwia ci budowanie oprogramowania. No i jak może działać z tym RPA? Bo tak naprawdę to jest brat bliźniak RPA, więc posiadając takie dwa rozwiązania, możesz zwiększyć zakres automatyzacji. RPA pomaga platformom low-codowym, platformy low-codowe będą pomagać RPA-owi. Tam masz gotowe szablony, komponenty, które łatwo umożliwią Ci dostarczenie rozwiązań, a na dodatek roboty umożliwią Ci łatwą integrację z wszelakimi systemami ze starszymi, których nie ma standardowej możliwości podłączenia API, bądź jest to zbyt kosztowne i czasochłonne. No i takie rozwiązania low-code'owe i RPA w połączeniu zdecydowanie sprzyjają zwinności organizacji, co jak wiemy jest wszędzie na szyldach. Proces mining, fantastyczne narzędzie, które umożliwi Ci zobaczenie Twojego procesu takim, jakim jest. Pozwoli go monitorować i usprawniać. Każdy, kto chociaż ma jeden, dwa lub trzy roboty, wie, że proces na początku opowiadany wygląda zupełnie inaczej niż e, podczas wdrożenia robota. W związku z tym proces mining umożliwi Ci znaleźć naprawdę fajne, e, kan fajnych kandydatów do wdrożenia robotów. Pokażę, jak te procesy wyglądają naprawdę, czyli pokażę problemy przed rozpoczęciem jeszcze automatyzacji. Ale także taką mapę z procesu miningu w łatwości wykorzystasz do już budowania twojego robota, bo jest to tak naprawdę proces flow. No i także pozwoli ci potem monitorować wydajność i zwrot inwestycji z twoich robotów. Dalej, proces main, big data, przepraszam. Big data, czyli wszystko to, co jest na tyle skomplikowane, że nie jesteś w stanie tymi, tych danych obsłużyć w standardowe e, sposoby, metody, e, analizy. No i teraz tak, roboty przy dużych zbiorach danych będą mogły Ci pomóc. Przenosząc te dane pomiędzy systemami, czyli e, stan będą stanowić fantastyczną integrację, e, zapewnią to, że zmniejszysz poziom błędów, ponieważ e, jeżeli człowiek przenosi jakieś dane, może łatwo pomylić błąd. Jest to bardzo monotonne zadanie. E, Oczywiście zwiększysz wydajność takiej analizy, bo roboty mogą to robić 24 godziny na dobę, a jak będą pracować 24 na godziny na dobę, to mogą u Ciebie szybciej wykryć anomalia w danych. No i oczywiście mogą uzupełnić Ci luki w danych, które możesz im wskazywać, jakie dane, gdzie może znaleźć, jeżeli jakieś brakuje. No i zmniejszenie kosztów, bo... E, niestety, analitycy danych nie są jedni, jed, jednymi z droższych na rynku, e, a takie roboty mogą w ramię w ramie z dobrymi analitykami współpracować i dać ci super efekty. No i jeszcze taka jedna rzecz, którą ja uważam, że jest bardzo interesująca, bo mogą ci pomóc w symulacjach. Możesz dzięki robotom e, symulować dane i zobaczyć, co się wydarzy. To było big data, teraz. BPM Platforms, czyli narzędzie, które wiele organizacji już ma u siebie, a nie wie, że można je bardzo fajnie wykorzystać. Czyli BPM służy do zarządzania zadaniami, przepływu zadań między ludźmi a systemami. I teraz, jeżeli posiadasz taką platformę, to możesz dzięki temu też znaleźć Kandydatów do automatyzacji i do optymalizacji procesów. Także to jest bardzo ważna wskazówka. E, umożliwia też e, połączenie starszych systemów do platform BPM. E, oraz przy robotach e, bardzo trudno jest zarządzić procesem wyjątków, jeżeli wymaga to na przykład pracy człowieka, a potem ma to z powrotem wrócić do robota. Także taka platforma bardzo fajnie się sprawdzi do dołączenia człowieka w procesie. E, no i teraz e, królowa artificial intelligence, o której każdy mówi. E, więc tak, o sztucznej inteligencji można mówić w wielu aspektach, jako e, punkt filozoficzny, jako dziedzina nauki. E, ja tutaj bym chciała bardziej podejść od e, metod i narzędzi które można wykorzystać do tego. Tak naprawdę sztuczna inteligencja to dla mnie system, narzędzie, które ma pewne cechy inteligencji, czyli rozpoznaje wzorce, widzi i analizuje dane. No i w tym mamy również grupę Machine Learning, czyli zestaw klas modeli, które umożliwiają... Pozyskanie i analizę danych do samoistnego ulepszenia i rozwoju, czyli takie narzędzia to jest machine learning. Natomiast w machine learningu mamy również deep learning, czyli rodzaj uczenia maszynowego, w którym nie ma klucza odpowiedzi, a model sam musi analizować dane i szukać wzorców, odnajdywać relacje, co jest realizowane zazwyczaj za pośrednictwem sieci neuronowych. E, uczenie mm, zwrotne, czyli w momencie, e, ten e, uczenie, które umożliwia Ci e, zwracanie się i, i wskazywanie reguł dla, dla Twojego modelu. E, nienadzorowane uczenie, czyli wszystko to, które umożliwia modelowi samemu uczenie się, i Ty tylko weryfikujesz takie efekty, oraz e, uczenie nadzorowane, czyli w którym wskazujesz, Okej, okay, to jest dobrze, to jest źle. No i teraz zastanawiam się, jak mam wam powiedzieć, do czego możecie wykorzystać te modele. Um, I tych procesów jest tyle, e, że znalazłam może jakieś 70 i zaczęłam myśleć, OK, to o którym powiedzieć? Bo każdy będzie dla kogoś innego ważny. Jak pracujesz w, w firmie logistycznej będzie to dla ciebie ważne, jak pracujesz w marketingu, dla każdego będzie co innego. Tym miejscem, gdzie należy wdrażać automatyzację przez sztuczną inteligencję. I zrobiłam z tego chmurę z tych, nazwy, z tych nazw procesów, które można zautomatyzować, i widzimy tutaj aktualizację danych, płatności użytkowników, pieniądze, przygotowywanie jakichś elementów. I tak naprawdę, gdzie ja zawsze szukam dobrego miejsca. To tam, gdzie ludzie mają problem z czymś. Ja w mojej pracy zajmuję się rozmawianiem z ludźmi i pytaniem ich, w czym możemy Ci pomóc. Jeżeli nie ja, to mój zespół AI, moi koledzy z Low Code Platform. Tak naprawdę wszystko ma sens, jeżeli naprawisz jakieś problemy, trudności, dajesz tym ludziom to, czego nie mogą mieć dzisiaj. I po to my wdrażamy np. sztuczną inteligencję. No i tutaj mamy jeszcze API, bez którego nie obejdzie się żadne połączenie dodatkowych technologii. Jeżeli macie możliwość korzystania z API, to używajcie tego, bo to interfejs, który w, dużych, w dużej części przypadków jest bardzo sprawnym rozwiązaniem. My na przykład tworzymy etykiety do naszego systemu za pomocą API i każdy robot się komunikuje w ten sposób. Jest to też konkurencja dla nas, bo tak naprawdę każde API można zastąpić robotem, ale uważam, że jeżeli rozwiązania są długofalowe, to warto z nich korzystać. To było API. No i teraz jak to teraz wszystko spiąć, skąd wiedzieć co wybrać? No i dla mnie najważniejsze jest, żeby co sobie zaplanować, żeby wiedzieć jak chcesz, żeby twoja organizacja Wyglądała w przyszłości? Jakie procesy chcesz poprawić? Gdzie powinieneś się pojawić? No, i wtedy zaczynasz analizować, jakie masz narzędzia, czego ci potrzeba, żeby to zrobić. I moim zdaniem, skup się na korzyściach, kosztach i ryzykach. Są trzy najważniejsze rzeczy. No, ale nie, całą, nie samą teorią człowiek żyje, więc chciałam Wam opowiedzieć o mojej robocie. Karinie, która jest przefantastycznym robotem, jednym z moich pierwszych w Hepakloid. No i jak wyglądał ten proces, zanim pojawiła się Karina? Mniej więcej tak, że klienci wysyłają do nas około. 1400 maili ze sporami dotyczących invoiceów, czyli do, dotyczących faktur. No i te maile trafiały do punktów kontaktu, na skrzynki różnych obszarów No i były potem oczywiście rejestrowane w systemie naszym, czyli naszym sercu całego hepakloida. Tam był też dodawany. Plik, co jest bardzo ważne, bo dzięki plikowi z mailem mieliśmy gotową bazę danych do trenowania naszego modelu. No i odbywała się po wprowadzeniu do systemu dalsza, dalsze procesowanie. No I teraz wyobraźcie sobie, że w tym procesie brało udział około 250 osób. Ten proces trwał bardzo długo, bo od początku do końca rozwiązania sporu trwało to około 60 ponad dni. Są skrajne przypadki, ale wciąż skrajne przypadki. I może na koniec powiem, jaki odnieśliśmy sukces, a teraz jeszcze o tym, jak ten proces wygląda w dniu dzisiejszym w naszej firmie. Czyli znowu przychodzi mail od naszego klienta. My mamy przygotowane specjalne skrzynki, a jeżeli Jakimś cudem mail trafi do kogoś z, z zupełnie innych osób, ona wie, że ma przesłać na daną wskazaną skrzynkę pocztową. No i tą skrzynkę pocztową obsługuje nasz robot Karina. Karina tak naprawdę jest dwoma częściami robotów, tak naprawdę dwoma robotami. Pierwszy zajmuje się obsługą skrzynek pocztowych i rejestrowaniem kolejki. I Potem wysyła to do modułu sztucznej inteligencji. Nasz model został pracowany przez nas zespół AI. On jest oparty o model Berta, czyli Natural Language Processing, i on na podstawie treści maila klasyfikuje jaki to jest rodzaj sporu, o co temu naszemu klientowi chodzi. No i klasyfikuje to w ramach naszej przygotowanej instrukcji e, i wtedy wkracza drugi, druga część naszej Kariny, która odbiera, e, odbiera od e, modułu AI nasze informacje o klasyfikacji. No i jeżeli dostaje informację, hej, ale to jest w ogóle, ten klient nic nie podał, nie ma invoice'a, nie, nie ma niczego, no to my e, przekazujemy to do zespołu znacznie mniejszego, już nie 250 osób, tylko parę osób, które zajmują się obsługą wyjątków. A nasza Karina, jeżeli ma wszystkie informacje potrzebne, idzie do naszego systemu i wprowadza wszystkie dane, również dodaje maila, również wprowadza treść maila do systemu i wszystko jest dalej procesowane. No i tak, ja nie mogłam w to uwierzyć, ale w niektórych naszych regionach... Na początku poziom rejestracji tych e, sporów był około 10%. Wczoraj rozmawiałam właśnie z właścicielką procesu i powiedziała, że Karina zapewniła nam 93% rejestrowalności, czyli wskoczyliśmy z 10 na e, 93%. E, znacznie zmniejszyła się liczba osób za, zajmująca się e, rejestrowaniem, bo już nie ma tych 250 osób, są tylko osoby, które zajmują się wyjątkami i odpisywaniem na specyficzne sprawy naszych klientów. Karina usprawniła też czas rejestracji, ponieważ ludzie nie byli w stanie po prostu tego wszystkiego odpowiednio zarejestrować. Znacząco skrócił się czas po prostu, kiedy klient ma odpowiedź od nas. Karina była jednym z pierwszych naszych takich wdrożeń współpracujących. I uważam, że w moim sercu jest do dziś dzień moim najważniejszym robotem, który widziałam radość w oczach ludzi, że robot im może pomóc. Bo ja uważam, że roboty są po to, żeby pomagać ludziom. No i to by było na tyle na dzisiaj. Ja Serdecznie chciałabym Was wszystkich spotkać dzisiaj na kawie, wymienić się dyskusją, zadać pytania. Nie mamy takiej możliwości, ale możecie paść do mnie do, na LinkedIn, napisać do mnie, powiedzieć, jak było, jaka moja prezentacja była, czy było wszystko ok. Możecie zeskanować kod QR i bezpośrednio traficie na mój profil. Również chciałabym Was zaprosić do naszego zespołu, bo my wciąż się rozwijamy. I możecie dołączyć do zespołu, który dostał w dwa lata. Zaczęliśmy, dostaliśmy już nagrodę Customer Excellence Award w zeszłym roku. Zostaliśmy docenieni za jakość, którą dostarczamy. Nie tylko w RPA-u. Zapraszam was do wszystkich naszych strumieni. Całe Knowledge Center się rozrasta. Cały czas szukamy ludzi, także zapraszamy. A ja dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Kasiu. Mamy komentarze od naszych widzów, między innymi Marek z DRC pisze, że pamięta jak razem wdrażaliście pierwsze roboty w poprzednim miejscu pracy. Miło cię Kasiu znowu zobaczyć i posłuchać. Marek, pozdrawiam również. To dla mnie była ogromna również przyjemność. I Martyna z Nasz Tech um, oh. pisze, że to bardzo ciekawa i łatwo przyswajalna prezentacja. Super cię było posłuchać, Kasiu. Dziękuję, Martyna. Martyna również znamy. <grym> Elegancko. A ja chciałem Ciebie zapytać o przyszłość automatyzacji w kolejnych latach. Dzisiaj wydaje się, że ta przyszłość dzieje się już teraz, ale gdybyś miała jeszcze wybiec z wyobraźnią w przyszłość? Ja widzę w przyszłości automatyzację jako Możliwość dla ludzi e, rozwoju, e, ponieważ automatyzacja może się zająć rzeczami, które są powtarzalne, e, może usprawnić wiele ich zadań, mhm. a sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i będzie towarzyszyć nam w codziennym życiu. Znajdziemy ją wszędzie, w własnym telefonie. E, także myślę, że to Jesteś będzie entuzjastką. Tak, ja jestem entuzjastką, patrzę na to zawsze z, tego, z tej perspektywy, że szklanka jest zawsze do połowy pełna i mm -hmm. e, do tego, że uważam, że to przynosi faktycznie korzyści i ci ludzie chcą tego, żeby im pomóc automatyzować i wdrażać e, takie rozwiązania. Zanim się spotkaliśmy tutaj w ramach konferencji, którą nasi widzowie mogą oglądać, to zapytałem siebie o taki praktyczny przykład w Hapagloid, która jest ogromną firmą przecież logistyczną, wiesz, terminale i, i, i statki i to wszystko. I wyobrażam sobie, że, że jest taki przykład właśnie, gdzie można pewne rzeczy robić bardziej efektywnie, pewnie też z korzyścią dla środowiska. Tak. Um, co ciekawe właśnie, w um, z początkiem lutego dołączyła do nas nowa szefowa IT, mhm. która została też promowana od razu do zarządu naszej organizacji. To pokazuje, jak mhm. ważny jest ten temat dla firmy. Tak. IT stało się bardzo ważne, ponieważ to jest przyszłość. Mhm. Wszystko będzie się digitalizować. No i właśnie m, nasza szefowa Donia dołączyła od nas do nas z Bosch Energy, gdzie wdrażała właśnie e, ochronę środowiska, gdzie kierowali się właśnie e, tym, aby. Procesy były bardziej e, przyjazne i bardziej ekologiczne. Także myślę, że to jest duży potencjał, bo tak jak mówiłeś, my jesteśmy ogromną firmą. Myślę, że właśnie to RPA i środowisko też się łączą, no bo teoretycznie RPA jest o tym, jak to interfejs komputerowy naśladuje człowieka. Ale pytanie, mm -hmm. czy i to może mieć jakieś przełożenie na środowisko? Myślę, że tak. Myślę, że są procesy, które mm -hmm. można na przykład skrócić. Mm -hmm. Dzięki temu, na przykład w fizycznym procesie, mm -hmm. będzie mniej, e, mniej zanieczyszczeń, tak? Czyli jeżeli nasze roboty umożliwią, że transport będzie lepiej połączony i przez mm -hmm. to nie będzie musiało jechać dodatkowe auto, to e, po kontener z jednego terminala na drugi, e, no to to ma realny wpływ, bo nasz robot powiedział, hej, ale zostaw to w drugim terminalu. W związku z tym myślę, że procesy z biurka mogą bardzo wpływać na ochronę środowiska e, i tak naprawdę na każdy proces, który uważasz, że jest problematyczny dla firmy, można coś zrobić, i można coś zmienić. A wy mieliście właśnie taką niedawną historię, prawda? Że tam chodziło o terminale, że, że jakiś produkt czy jakaś paczka została odstawiona w jednym z terminali, a trzeba było tam, nie wiem, kilkaset metrów dalej? Tak, dokładnie. To jest sytuacja, kiedy mamy w porcie na przykład 15 terminali i przypływa kontener do terminala pierwszego, mhm. a konieczne jest przesunięcie go do terminala 15, ponieważ stamtąd wyje, wypływa dalej. I normalnie a... byłby to samochód? Tak. A my wprowadzamy robota, bo jesteśmy w trakcie, to jest najnowsze, e, najnowsze nasze dziecko. Mhm. Wprowadzamy robota, który umożliwi, że po prostu systemowo zostanie wszystko tak zgrane, że nie będzie potrzeby e, na przykład przewożenia dodatkowego. Czyli mhm. wszystkie ruchy w porcie zostaną zoptymalizowane dzięki temu. Wyobrażam sobie, że w tym przypadku to by polegało na tym, że ten. Y ten, ten, ten statek, który przypływa, mm -hmm. on częściowo rozładowuje się przy tym terminalu, mm -hmm. ale, ale przy tym właściwym, y, może część y, towaru została gdzieś pod koniec, jak gdyby tego, mm -hmm. y, tego magazynu, i, i może tą resztę wyładować właśnie w tym już właściwym. Tak, dokładnie. Czyli po prostu my sprawiamy, że właściwy kontener będzie we właściwym miejscu mm -hmm. po prostu zostawiony. Okej, okay, elegancko. Jeszcze jest sztuczna inteligencja. Niedawno współpracowałem z firmą, która jest wielkim producentem ciężarówek mm -hmm. i wiem o tym, że właśnie w jednym z największych portów w Europie, a chyba trzecim największym, w Hamburgu, mm -hmm. właśnie mają taki projekt, że z kolei ciężarówki mają być bezzałogowo już kierowane do przyjęcia jakiegoś mm -hmm. konkretnego towaru co też znowu sprawia, że wszystko staje się bardziej bezpieczne i bardziej precyzyjne. Dokładnie. Ja niedawno byłam w porcie w Gdyni, także mhm. widziałam, że są specjalne trasy i myślę, że to może być przyszłość właśnie, transport bezzałogowy, bo jeżeli na takim porcie dzieją się specjalne przeładowania, mhm. przemieszczenia tych kontenerów, to tak naprawdę jeżeli jesteśmy w stanie łatwo powiedzieć stąd weź kontener, przewieź go tam, no to... Dlaczego nie? Boston Dynamics Group robi roboty, które mogą przenosić paczki, e, duże, małe, to dlaczego nie kontenery? Tak, no i znowu wracamy do tego punktu wyjścia dzisiaj wielu rozmów, że mamy nadzieję, że te osoby, które kiedyś zajmowały się właśnie tym rozładunkiem na przykład, mhm. że czekają na nich jeszcze ciekawsze prace, e, jeszcze bardziej wymagające i takie, w których będą się bardziej spełniać. Mhm. Chcia, chcę w to wierzyć. Na pewno jest, jest jakaś część mnie, która mi podpowiada, że, że, że to jest trudne. Natomiast tak jak ty powiedziałaś, szklanka jest do połowy pełna I, i tego też się trzymajmy. Jeszcze Ciebie zapytam, jak długo trwa wdrożenie takiego robota, a właściwie nie, inne pytanie ci zadam. Od czego uważasz, żeby zacząć drogę do wykorzystania takich komplementarnych technologii? Pierwszy um, krok: ludzie. Mhm. Wszystkie innowacje tworzą ludzie. I to ludzie, którzy robią pewne rzeczy z pasją, mhm. którzy wierzą w sukces e, tego przedsięwzięcia, którzy są otwarci na rozmowę, są pomocni, e, będą, e, będą ciągnąć tą technologię i każde wdrożenie do przodu. Moim zdaniem w każdym e, wdrożeniu sukcesem są odpowiedni ludzie. No i nie zapomnieć o procesach, bo procesy są również na drugim miejscu, no tak. a potem jest technologia. Tak że... Cieszy mnie, że wspomniałeś o ludziach w pierwszej kolejności. Zresztą mówiłaś mi jeszcze za kulisami, że właśnie Twoja praca to głównie rozmowy. Tak. Wcale nie jakieś tam programowanie, tylko jak gdyby znajdowanie tego sposobu, żeby tym dobrze zarządzać, tak? mm -hmm. Pomaganie ludziom, bo ja nie mogę pomóc wszystkim mm -hmm. na wszystkie problemy, ale razem z innymi zespołami komplementarne technologie mogą zdziałać cuda, także... A ludzie potrzebują porozmawiać i powiedzieć, jak wygląda życie i co im jest potrzebne, żeby działać jeszcze lepiej. No świetnie. Kasia Czerkiewicz z Hapagloid była naszym wspólnym gościem. Dziękuję Tobie w imieniu Dziękuję to publiczności, bardzo. która oglądała.